Life on Wheels działa dzięki Waszemu wsparciu. Zasubskrybuj nas i dołącz na patronite.pl/Life on Wheels. Cześć, cześć. Rusza z moim nowym programem na YouTube. Dzisiaj chciałbym skupić się na wyrzutach sumienia. Czasem sobie tak żartuję, że w moim uniwersum nawet wyrzuty sumienia mają wyrzuty sumienia. To jest wielki problem i chciałbym się z Wami nim podzielić. I być może część z Was odnajdzie coś wspólnego w naszych doświadczeniach. Dzisiaj mam troszeczkę podkrążone oczy, ale to dlatego, że miałem wyrzuty sumienia, że nic nowego nie nagrywam, więc muszę nagrać ten filmik, żeby nie czuć tych wyrzutów sumienia. I tak to cały czas jest ta kwadratura koła, że nie ma wyjścia z wyrzutów sumienia. Teraz powiem, w jaki sposób w ogóle nadławiłem się wyrzutów sumienia, w jaki sposób one stworzyły dla mnie swoje własne uniwersum, więc wydaje mi się, że pierwszym takim powodem jest moja niepełnosprawność i to, że postrzegałem siebie jako ciężar. Też media pomogły mi w takim widzeniu siebie, że moja niepełnosprawność jest ciężarem dla wszystkich i po prostu muszę jak najmniej dawać o niej znać. I to bardzo mocno wpłynęło na moje podejście i urodzenie się we mnie ogromnych wyrzutów sumienia. Druga rzecz to jest taka absolutna zależność od innych i taki brak samodzielności. To powoduje, że każda moja prośba i to, czy ona zostanie wykonana, czy nie, zrealizowana przez inną osobę, nie zależy do końca ode mnie. I to powoduje we mnie wielkie wyrzuty sumienia, że właśnie moje życie zależy od innych, więc muszę być dla nich miły, muszę po prostu nie sprawiać żadnych problemów i to jest jakby najważniejsze, co mam robić w życiu, czyli nie stanowić problemu, nie stanowić ciężaru. I często o tym myślę, że właśnie moje życie zależy od innych, więc muszę bardzo uważać na to, co mówię, na to, co robię. Wydaje się, że kolejnym takim ważnym powodem moich problemów z wyrzutami sumienia jest wychowanie. Wydaje mi się, że w mojej rodzinie wyrzuty sumienia były systemem zarządzania rodziną. Wszyscy jakby nawzajem się obwinialiśmy różne rzeczy, czy to moją chorobę. Ja się obwiniałem, że przez moją chorobę wszystkim niższe życie, moi rodzice. Moja rodzina obwiniała się, że ja w ogóle jestem chory, szukała sobie powodów, dla których jestem chory i wszyscy po prostu tkwiliśmy w tej takiej zupie wyrzutów sumienia. Truskaliśmy się w niej i to mocno na mnie wpłynęło, na moje postrzeganie siebie samego, że wyrzuty sumienia odgrywały ważną rolę w moim procesie wychowania. Mniejsze otoczyłem to świadoma czy nieświadoma decyzja, po prostu to na mnie wpłynęło. I takim ostatnim powodem jest to, że nie jestem w stanie ze względu na moją chorobę wyrazić agresji, czy jakoś wyeksponować się. I przez to wybieram autoagresję, czyli wyrzutami sumienia jakby sam sobie szkodzę. Właśnie sam jestem brutalny dla siebie i ciągle widzę w sobie winę różnych okoliczności, sytuacji, nawet jeśli nie mam na nie żadnego wpływu i po prostu to jest rodzaj jakiegoś sadyzmu wobec siebie, biczowania się i to mi zastępuje okazywanie agresji, czy po prostu wyładowywanie jej w inny sposób. Ja
potrafiła tylko wylądować na sobie, kierując ją do środka. Jakby to znał najłatwiejszy sposób wyrażania agresji, który wydaje mi się nieszkodliwy dla innych, ale zapominam o tym, że w tej sytuacji najbardziej szkodzę sobie samemu. I to jest takie bardzo bolesne również, że wyżywa się jakoś na sobie przez to, że nie potrafię mojej złości czy agresji w jakiś sposób zniwelować czy osłabić się spacerem ciężkim, treningiem czy jazdą samochodem dowolnie, że po prostu nie mam takich sposobów łatwych na wyrażenie swojej agresji. To jest jakby ważny powód tych moich wyrzutów sumienia, że to jest rodzaj jakiegoś samoataku, atakowania siebie samego. Te wszystkie moje doświadczenia i wychowanie, i niepełnosprawność doprowadziły do tego, że w zasadzie moim głównym celem życiowym jest obecnie unikanie wyrzutów sumienia. I jakby to zajmuje gro mojego czasu. W zasadzie wydaje mi się, że to jest jakby 80% mojego życia, moich zachowań. I w jaki sposób unikam tych wyrzutów sumienia? Taką moją pierwszą i najskuteczniejszą bronią jest pewna bierność i apatyczność, poddanie się nurtowi zdarzeń, czyli nie podejmowanie żadnych decyzji, wtedy czuję się bezpiecznie, wtedy nie ma powodów do odczuwania wyrzutu sumienia. Po prostu nie protestuję i czekam na to, co mi przyniesie świat i to ta bierność i apatyczność jest to coś, do czego cały czas powracam, że potrafię kilka tygodni być aktywnym, a później wkraczam w tą bierność, unika podejmowania decyzji, żeby tylko czegoś nie spieprzyć, żeby nie czuć wyrzutu sumienia, że robię coś źle, więc jakby daje się porwać nurtowi zdarzeń. Też taką kolejną moją taktyką jest mówienie nie wprost, czyli czekanie, żeby inni ludzie domyślili się, czego od nich chcę. Więc nigdy rzadko mówię wprost, czego oczekuję, zamiast powiedzieć, że możesz mi przynieść kaczkę, bo chcę wisieśniku, to wymyślam jakieś rzeczy, że na przykład już kaczka przyfrunęła, pora na kaczkowanie, siku mnie męczy, że jakby szukam takich sformułowań, żeby osoba, mój opiekun, czy osoba, z którą ze mną jest, podjęła pierwsza inicjatywę i wtedy sobie myślę, że ja niczego nie chcę tej osoby, że to ta osoba tak zdecydowała, żeby to zrobić. I to jest częsty motyw w moim życiu, kolejna taka taktyka, sposób działania to jakby unikanie głębszego zaangażowania się, czy to uczuciowego, czy fizycznego, po prostu gdy nie jestem osadzony emocjonalnie w tym, co robię i w rozmowie, to odczuwam mniejsze wyrzuty sumienia, jakby to napięcie znika przez to, że nie jestem zaangażowany emocjonalnie. Ludziom się wydaje, że jestem spokojny, a to dla mnie po prostu sposób uniknięcia odczuwania wyrzutów sumienia. Też mam taką tendencję, że doprowadzam do sytuacji krańcowych, że po prostu jak mnie coś boli, czy coś się źle czuję, to nigdy nie mówię o tym na początku, dopiero gdy sytuacja dojdzie już do takiego momentu, że praktycznie nie mogę już żyć, to wtedy dopiero reaguję, bo nie chcę czuć tych wyrzutów sumienia, że ktoś musi się męczyć, jeździć do szpitala, robić razem
do badania zawozić i będę miejsca więcej. Czekam do ostateczności. To często bardzo źle się dla mnie kończyło. Choćby były takie momenty, że często ocierałem się o śmierć, żeby szybciej zareagować. Czekałem do ostatniej chwili, aż ktoś za mnie podejmie działania, albo ja już będę tak zdesperowany, że powiem, że już nie mogę wytrzymać, że mi jest bardzo źle. I to jest coś, z czym kiedyś miałem duży problem. I przez to zachowanie mogę umrzeć przedwcześnie. Między innymi przez to. I takim ostatnią taktyką jest godzenie się na wszystko, pozwalanie na przekraczanie moich granic przez innych ludzi. Zgadzam się na wszystkie pomysły, pozwalam sobie wchodzić na głowie, mówić niewiłe rzeczy. Na wszystko się zgodzę, żeby tylko nie czuć wyrzuca sumienia, że coś komuś zabraniam, że czymś komuś przeszkadzam. Te wszystkie zachowania oczywiście mają swoje wymierne skutki. Takim głównym jest to, że wychodzą w oczach innych ludzi za egoistę, a tak naprawdę to przemawiają przeze mnie wyrzuty sumienia i robię wszystko właśnie, żeby ich uniknąć i przez to wydają się ludziom, że są bardzo skupiony na sobie, właśnie na unikaniu tych wyrzutów sumienia. Że nie myślę o innych, tylko o moich wyrzutach sumienia i wychodzę właśnie do osoby bardzo egoistyczne, a to jest po prostu drzewie, które ciągnę przez życie i potrafię się od niego oderwać. Poza tym czuję, że nigdy do końca nie jestem sobą. Że nie wiem, kim tak naprawdę jestem, tak dostosowuję się do innych ludzi, żeby nie czuć wyrzuty sumienia, starać się po prostu zgadnąć, czego oczekują ode mnie, że sam już do końca nie wiem, kim jestem. To jest bardzo trudne. I to też pociąga za sobą to, że mam tendencję do tkwienia w marazmie, że nie szukam rozwiązań nowych, tylko po prostu trwam, żeby nie czuć wyrzuca sumienia i nie chcę nic zmieniać, nie chcę się nic angażować, żeby tylko nie czuć czegoś trudnego i żeby nie czuć później rozczarowania czy złości za siebie, że coś zwaliłem, że coś zawaliłem. To jest takie trudne dla mnie i to blokuje także mój potencjał, bo wszystko jest jakoś tam zamglone przez te wyrzuty sumienia i to jest takie bardzo niszczące od środka, nie pozwala się w pełni rozwinąć, bo zawsze te wyrzuty sumienia nie blokują, żeby w pełni się zaangażować i po prostu nie przejmować się tym, że będzie mi przykro, że coś złego zrobiłem i po prostu tłumię ten potencjał i nic, po prostu wolę nic nie robić, niż coś zrobić. Przez to wszystko utracę kontakt z rzeczywistością, że jakby mój świat jest zbudowany z wyrzutów sumienia, z czegoś, co realnie nie istnieje i po prostu czasami już nie wiem, jak wygląda rzeczywisty świat i jakby on wygląda, gdybym nie czuł tych wyrzutów sumienia, że moje uczucia wewnątrz nie mają połączenia z rzeczywistością. No i to jakby tak na zakończenie właśnie to jest to najgorsze, co utracę kontaktu z rzeczywistością. Ale jak ją pokonać? Bo to w zasadzie po co jest ten filmik? Szczerze mówiąc, to nie wiem, jak ją pokonać. Od wielu lat walczę z wyrzutami sumienia i średnio mi to wychodzi, ale wydaje mi się, że podzielenie się z wami moimi emocjami i uczuciami być może otworzy we mnie jakąś klapkę, pozwoli mi po prostu lepiej siebie zrozumieć i może wam, może wy znajdziecie jakieś połączenie. Być może odczuwacie to samo co ja i potraficie się ze sobą dogadać względem wyrzutów sumienia. Więc może to wam pomoże i też jeśli mam taką do was uwagę, to bądźcie bardzo uważni, gdy czujecie wyrzuty sumienia. Spróbujcie spojrzeć, kiedy je
odczuwacie i w jakich sytuacjach one się pojawiają, wtedy to jakby jak lepiej je zrozumiecie i też rozumiecie, wtedy konteksty, w których się pojawiają, będzie wam łatwiej nad nimi panować. Mi również pomaga terapia, może nie są to takie pierdolące efekty, ale powoli zaczynam mieć ten wgląd w siebie i zaczynam rozumieć, dlaczego odczuwam wyrzuty sumienia. Mam nadzieję, że wam też terapia mogłaby pomóc, jeśli macie podobne problemy. No i teraz na koniec wyznaczam sobie samemu zadanie, czyli wytrwać miesiąc bez wyrzutów sumienia, po prostu żyć jakby ich nie było i zobaczyć, co się stanie. I jeśli chcecie, możecie dołączyć do tego challenge'u właśnie miesiąca bez wyrzutów sumienia, a ja za 30 dni wam powiem, jak mi poszło i czy coś zmieniło się w moim życiu od czasu, gdy przestałem przejmować się wyrzutami sumienia. To na razie taki eksperyment, mam nadzieję, że uda mi się wytrwać miesiąc i że będę szczęśliwszy człowiekiem, gdy wyrzuty sumienia będą miały mniejszy wpływ na moje postępowanie. Hej, trzymajcie się. To było fajne 15 minut. Do zobaczenia za tydzień. Hej.